Cześć, tu Jerzy. W dzisiejszym odcinku Soku z Jednorożca jestem z kolegą Arturem oraz z kolegą Czarnym oraz Kamil obsługuje kamerę za z tyłu. Ponieważ nie było dawno odcinka Soka, a ponieważ ja nie mogę win w domu robić, bo czekasz tylko na remont, no więc stwierdziliśmy, że zrobimy odcinek z piwami, a nie, najpierw z chipsami. Otóż moja szefowa, Ewa, bardzo dzięki, przywiozła nam z Japonii komplet chipsów. Do tego Artur dostał taką paczuszkę z firmy Mikkeller. Birmej, no powiemy co to jest w ogóle. W ogóle właśnie trzeba powiedzieć co to jest, bo to jest zupełnie inna bajka, więc będziemy dzisiaj pili browary. Tak jest. Może raz będzie merytoryczny bez wielkiej najemki, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, czołówka, klaps, poszła. No więc na początek pojedziemy z tym, co jakie mamy zabawki. Moje zabawki to są chipsy, te nie mam pojęcia z czym są. Translator też nie wie. Translator też nie za bardzo wie. Drugie wyglądające jakby był w jakimś sosie. Też nie mamy pojęcia co jest w środku. Te wyglądają jak chipsy ze świnki. Powszechnie u nas trupanki. Oraz te, które są z krewetki. One mają widać krewetki narysowane, więc to rozpoznajemy. I to będzie w środku, będzie w środku, się dowiemy. Artur, twoje zabaweczki. Dobra, słuchajcie, nasze zabawki tutaj to jest zobaczcie Birmail z Mikkellera. Po raz pierwszy zrobiliśmy taki test, zobaczyć jak to w ogóle wygląda. Szybciutko pokażę wam tak. Kartonik generalnie przychodzi to zapakowane w bardzo fajnym, gustownym kartoniku. W środku jest dużo ładnych przegródek, więc te piwa są zajebiście zabezpieczone. Nie trzeba pianki budowlanej. Nie trzeba pianki budowlanej. 9 przeróżnych piwek od Mikkellera, plus tym razem był taki wynalazek, który będziemy mieszali z drinkami, czyli na koniec gay party sobie zrobimy jeszcze drinki z lodem i z cytrynką. No i słuchajcie, mamy 9 różnych piw. Jest bardzo fajna, gustowna ta instrukcja do tego dołączona. Co tutaj mamy? I tak naprawdę mamy kilka Berlinerów, mamy Hazy IPA, jakąś tam IPę, Lagera z chili. To wszystko zaraz będziemy sobie degustowali i teraz... Tylko czeka jedna ważna rzecz. No. Teraz tak, ponieważ ten kanał robię za darmo, to pierwszy raz w linku umieszczę kod referencyjny. Żebyście chcieli to zamówić o sobie, to prośba skorzystajcie z mojego kodu, bo będziemy po prostu mieli te piwka do kolejnej degustacji taniej. To dużo. Ale to i też nie, bo ta osoba, która skorzysta z tego kodu, dostanie też 50% taniej na pierwszy swój zestaw. O, i to będziemy tak. Rozpróbować, bo zestaw ten normalnie kosztuje 200 co miesiąc. Dobra, to już powiem raczej. Super promocja, jeśli użycie naszego kodu referencyjnego, to dostaniecie 50% zniżki. Za 9 piwek można pierwszy raz przetestować, zobaczyć, a potem się wypisać. No, też można. Dobra. No to zaczynamy, najważniejsze. Na początek będzie tak, można powiedzieć, prawie klasycznie, bo to będzie piwo, które się nazywa dosyć nieciekawie I Don't Have Red Shrimp. To jest pilsner, i tylko taki trochę nowofalowy. I co tu dużo gadać? No to jest pilsner. Dobra, to ja do tego dobieram chipsy, które są z krewetkami. Przynajmniej ma narysowane krewetki, ale... Cholera wie, piszę, że spożywać z piwem, więc dobrze pasuje, dobrze trafiliśmy. A ja się uśmiecham. Może poopowiadaj o tym, jak powinien być nowy pils. No, nowofalowy pils. Nowofalowy generalnie, słuchajcie, no to przede wszystkim słodowa baza, no to jest podstawa tego wszystkiego i dodatkowo dojdą jeszcze nuty cytrusowe. Tutaj nawet w opisie jest napisane, że on nie będzie taki płaski, nie będzie taki tylko czysto słodowy i z goryczką, natomiast jest delikatnie zamglony i oferuje nuty grejpfrutowe i zbożowe oraz wytrawna końcówka. Co z tego będzie? Zobaczymy. No to panowie. A. Chipsy to zostawimy na koniec. Aż także. Nie, no dobra, to teraz tak. To ma 4,5V, tak? 4,6. 4,6. Opakowanie malutkie, ale się spiniło. Smakuje jak pale ale. Ale te cytrusy fajnie czuć. Cytrusy zajebiście czuć, ale to nie smakuje jak pils przede wszystkim. Jest bardzo mocno chmielowe w aromacie, no. W smaku. Bardzo cytrusowe, zdecydowanie jest to pilsowe. Ale to co trzeba przyznać, że rzeczywiście jest dry. Jest wytrawne. Bardzo dobre piwo w ogóle, oczywiście, że tak, ale czy to jest pils? Niekoniecznie. Cóż, jest spożyłbym... Dobra chłopaki, teraz... Bardzo dobra. Skoro gość robi krewetek, to macie krewetki. Czekaj, bo... Daję konkretnie. Wiecie co? Myślałem, że polskie chipsy sarowe są najgorsze na świecie. Nie, a to po prostu czuć tu krewetką. Krewetko, no. Tak ususzoną krewetką. No teraz, w piwie. Ale smak jest dobre. Tak. Jak wało tak po prostu, tak czymś tam. No, Japończycy to ogólnie smakosze.
Co dużo mówić. Już po chwili rzeczywiście jak chips smakuje. No, ale z taką lekką, pikantną nutą. Słodkie są. Właśnie, nie To będzie dobre do tego lagera z chili, co mamy. Na chwileczkę. No. To może go zrobimy drugiego. Tak. Dobra, przerwę. Dobry plan. Podsumujmy piwko. Piwko bardziej smakuje jak pale ale. Bardzo cytrusowe, bardzo chmielowe. Bardzo dobre piwo oczywiście, ale czy to byłby pils? Gdybym dostał go w ciemno, absolutnie nie powiedział, że to jest pils. Nie. Właśnie jakoś tak... Ale jest smaczne. Dobra. Podsumowując, dobre. Tak. Spoko. Bierzemy. Dobra. To następne. Przed nami piwo numer 2. Czarne dajesz. Co to jest w ogóle? La Sirenita. La Sirenita Lager. Dobra. To co mówi Mikeller, czyli próba ich klasycznego podejścia do meksykańskiego lagera z delikatną nutą pomarańczy, chlebowych nut i takie ożywiające, delikatne piwo na lato, ale dodali tutaj również troszeczkę chili. I to się podejrzewam będzie zajebiście komponowało z tymi krewetkami, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Lager to powinno być takie lekkie piwko, niezobowiązujące, codzienne, stołowe, wytrawne, lekko słodowe. No zobaczymy jak tutaj ten chmiel zagra, to chili, to wszystko co obiecał na Mikeller. Służę. No dobra. Ale jest, słuchajcie, klasyczny lager, DMS-ik jest. O! No. Wygląda bardzo podobnie do tego pierwszego piwa. Ale zobacz jak gazu, a przecież jak mniej pianki. Mniej. Próba szybka. Mam być miły czy szczery? Nie no, czuć coś pikantnego, to ci czuć, tak? Ale jest to naprawdę klasyczny lager. Nawet niemalże klasyczny Eurolager. Eurolager. Tak, brawo Mikellerze, zrobiliście tyskie. Nie no, tyskie nie masz takiego DMS-u, no przestań. Nie no, piwo jest mega słodowe. Dobra, Mikeller, powiedz mi, gdzie tu jest pomarańcza. No. Nie, te nuty cytrusowe gdzieś są tam nie, no jest, bardzo delikatnie ukryte. Nie? Bo jakieś takie cytrusale. Piwo takie mocno wodniste akurat. No lager ma być mocno wodnisty, więc wiecie gratulacje co? Mikellerowi. Przygryźć, bo to kurwa trzeba przegryźć. Dobra, nie męczmy tego. No. Zróbmy to cięcie i to zamiatajmy. Okej, okay, no dobra. Kolejna runda. Tak jest, tym razem będzie kolejność odwrotna. Najpierw będziemy polewać, potem będziemy gadać. To tak, czarne polewa organicznego Berliner Weisse. Berliner Weisse, które zostało stworzone, to piwo generalnie, zostało stworzone na Mikeller Beer Celebration Copenhaga w 2018 roku. Czyli to jest klasyczne podejście do piwa Berliner Weisse z dodatkiem... Kwasior, tak, z dodatkiem owoców Jabara, tak było napisane. To są japońskie owoce cytrusowe. Zobaczymy, co te owoce nam wniosą. Dobra, a ja z tego tytułu wylosowałem coś, o czym nie mamy pojęcia, co to jest. Ale japońskie. Japońskie, na pewno japońskie, na pewno te krzaczki są po japońsku. Nie udało nam się ustalić, znaczy na pewno są to kartoflaki jakieś. Zwykłe chipsy kartoflane. Dobra, puszka jak widać klimatyczna. Łącznie z różnymi sesjami na puszce kolorystycznie pokazanymi w jakich godzinach co gdzie było gdzieś tam polewane albo gdzie był tam jakiś dostęp. No w każdym bądź razie różowy wchodził zawsze i wszędzie. It's a gay bar. Ej, panowie, to są o smaku pizzy. No. Dobra. Lecimy. Czekaj, jak to było? No kwaśne czuć. P&P, czyli P i nie, wiesz... Ale kapianka drobniutka, ty... Nie, gęsta bardzo jest ta piana, no w ogóle zobaczcie, jak się majtają, to ona stoi w miejscu, słuchajcie, no. Jest mega, nie, gęsta. No to fakt, ale... Bez wiagry. Ja czuję kwacha, więc ja już jestem nie. Nie, czuć jest kwaśnie. Ja zajebiście uwielbiam Berlinera w ogóle. Wy naprawdę to lubicie? Tak. Bo do piw kwaśnych trzeba dorosnąć, dziecko. Nie wiem, powiedział, ale dzieciaku. Piwo pszeniczne, kwaśne, do tego naprawdę, nie, na poważnie, no, do tego trzeba słuchajcie dorosnąć, do kwasu. Bo to nie jest tak, że każdemu początkującemu piwoszowi kwasy smakują. Lambiki to jest już w ogóle extreme, hardcore, nie, prawda? Lambiki to wręcz przeciwnie, lambiki to lubię, ale nie, no, kwachów to tak. Mówimy o dobrych lambikach, wiesz, nie? Kurde, wolę chipsy, no.
Bardzo fajny berliner, dobrze zrobiony, ponieważ nie wchodzi w octowość. To jest bardzo ważne, żeby to była kwasowość taka lakto. I tak to czuć. Lekko owocowa, dokładnie, i tak to czuć. Nie czuć tego octu, co jest najfajniejszą tego zaletą. Bardzo, bardzo jest takie delikatnie śliskie na ustach. Czyli właśnie od tych, od lakto. Przeniczna świeżość. Super piwko. No dobra, chłopaki. Ale weźmy następne. Bardzo dobrze. A powiem wam, że chipsy są... Pachną jak pizza. Naprawdę smaczne. Naprawdę jak nasze kartoflaki. Jakby ktoś chciał zobaczyć, to wygląda jakby chips kartoflany. Ma na sobie jakieś dziwną przyprawę, która wygląda jak pietruszka. Ale są smaczne. Mogą być. A piwo bardzo może być. Piwo super. Naprawdę polecamy. Dobra. Chłopaki, okej. Niech wam będzie. Klaps. Kolejne piwo. Tak, kontynuujemy temat kwasików. Znowuż mamy organicznego Berlinera, tylko że tym razem ten Berliner jest z dodatkiem wisienki. Także to może być całkiem interesujące. Taki wino kiedyś było. 4,2%. Zobaczymy, jak to kolorystycznie wyszło. Nie, wisienka to inne. Jeszcze był komandos, ale to inna bajka. Ale to było organiczne wtedy, nie? Dobra, słuchajcie, Mikeler pisze o tym, że to jest Organic Sour Sherry Berliner Weisse. Nasze drugie podejście... z generatora. Tak, nasze drugie podejście do organicznego piwa, które zostało zapuszkowane. Słodycz i kwasowość pochodząca z wisienek balansuje się z ostrą krawędzią kwaśnego Berlinera. No, zobaczymy, gdzie ta ostra krawędź. Ostra krawędź. Żebyśmy się nie pocieli, kurwa. Krawędź mojej grzywki chyba. Ej, a to jest dużo bardziej pijalne. Ale mało czuć aromatu wiśni. Spodziewałem się czegoś większego w aromacie. Czuć jakąś taką owocowość, jakby to była... Ale nie czuć wiśni. Znaczy to nawet widać może po kolorze, że to nie jest wiśnią napakowane tak na maksa. Po uszy. To nie jest krieka w każdym razie. Bo kolor jest taki blado-różowy mniej więcej. Piana też tak delikatnie z taką nutą. Gdzie jest ta puszka poprzednia? Poprzednia. Zdecydowanie mniej kwaśne od tej pierwszej puszki, prawda? No, to już tak się zapić, to już nie jest tak obrzydliwe. To milcz. To jest tak naprawdę zakwaszone bardziej już owocami, czuć bardziej owoce niż faktycznie no, taką kwasowość z Berlinera. To tak szczerze mówiąc smakuje jak taki lekki, nie za słodki sok gazowany. Tak. 4,5V. Nie, 4,2. Organik. Znaczy, na czym ta organiczność polega, ale... Na etykietce. Czy wiesz, to mogą się pojawić nuty jakiś taki stań dodatkowo, bo to taki już dzikość gdzieś tam może lekka wchodzić. Dzikość. Nie, to żeby nie było, to nie chodzi o tą organiczność. No tak, chodzi o słody organiczne, które są to jak najbardziej, że składniki są certyfikowane, ale dodatkowo przy piwach organicznych to już chodzi taka ta wiejskość, nie? Ale wiecie, to się da pić, już jest smaczne, mi smakuje. Czy to nie jest znowu... Taki bardzo delikatny, znowu gdzieś na granicy stylu Berliner Weisse. Tak, no moim zdaniem brakuje tutaj kwasowości, takiej podkreślającej. Nie ma kwasowości. Wiśnie wprowadziły kwaskowość, ale to nie jest do Berlinera, nie? To taki bardziej... Bardzo lekkie. Sherry coś tam, sherry ale w ten sposób idzie w kierunku. Mi smakuje. Bardzo przyjemne piwo, oczywiście, jak najbardziej. Na lato? Spok. No, na lato to fakt. Dobra, kończmy tą hymn pochwalny. A teraz coś z zupełnie innej beczki. To znaczy butelki akurat. Beczka też. Beczki też. Peter, Pale and Mary. Mary. Czyli taki pejlik niby. Tak. Jak to Miguel twierdzi, że Peter to będzie od tego, nie wiemy czego, ale pale to od klasycznego stylu angielskiego pale ale i Mary, ponieważ ma być aromat właśnie tego, że tam mamy Mary, prawda? No. Czyli utlenionego chmielu. Czyli po prostu wyszło im spieprzone piwo i chcą się w ten sposób wytłumaczyć. Tak. Jeden z browarów w Gdańsku sprzedawał ostatnio, pamiętacie, na promocji chmiel z 2014 roku. A widziałem. Więc może Mikeler też coś takiego miał w swoich zasobach i dodał. Dobra, ale tak, tutaj Mikeler napisał, że tutaj będzie jeszcze jakiś aromatylek. Ty jak papaj. Delikatnego drewna, deski, jakiegoś mchu. No i zaokrąglone aromatem
podobnym tego, co nam to ma przypominać. Chyba nie chcę wiedzieć, jak smakuje mech. Nie. Papaja bardzo wyraźna jest. Bo to nie jest knajpa zwana mech, jest bardzo fajną knajpą. Właśnie sobie skojarzyłem Jerzego, który w ramach zajęć praktyczno-technicznych idzie do lasu spożywać mech. Tak, spożywać. Idzie, kurde, z nosem przy ziemi, wącha mech. Dobra. Znaczy owocowe bardzo. No, papaja się przyczuł bardzo wyraźnie, to zdecydowanie fajnie. Bardzo fajny kolor w ogóle, taki złoty. Wytrawne. Pierwsze piwo, w którym jest goryczka jakaś taka konkretniejsza. Jest. Tak, nareszcie ją czuć, no. Ja spodziewałem się jej wpisie w ten poprzednim, wcześniejszym akurat, tak, ale nie było w ogóle. Też jest lekkie. Wiesz co? To czuć tak z piątkę ma. Szczerze mówiąc... No dobrze, drogi Mikelerze, gdzie tu jest deska? Gdzie tu jest aromat marihuany? No bo chciałem znaleźć tej marihuany, więc chyba będę musiał sobie sam zaraz go zapodać z zewnątrz. Aromatyzowane piwo zrobimy. Dobra, piwo generalnie... Damy się na najbliższą łąkę, znajdziemy jakiś krzak i go upolujemy. Nie wiadomo ile ma woltażu, albowiem ani na etykiecie, ani w ulotce nie ma tego podanego, ale raczej to ma w okolicach. Ale z piątkę ma. Góra. Spokojnie, ale ogólnie tak, bardzo dobre piwo znowu. Tylko znowu te morskie powieści. Po co, prawda? Zobaczcie. Tak. Morskie powieści nie ma nic wspólnego z piwem, absolutnie. I to jest błąd, i to jest złe. Zajebiste etykiety, zajebiście kosztuje butelka. Super piwo, naprawdę. Absolutnie bardzo dobre piwo. Ale te tutaj, te deski... Jest może, ale to tak trochę... Ale czarny. Zasadzie autosugestii. No nie no, aż tak płaskie nie jest. Fajna goryczka przede wszystkim. Ostra, wysoka, dobrze kontrolująca, słodowość, nie zalega, no, krótka, nie czuje się tak, długo krótka. To jest przyjemne. Dobra. Bardzo fajne pojedynki. Kolejne piwo na lato. Atakuj. Alright. Tak się piwo nazywa? Tak. You alright? Z kluchą taką powinno być. Tak jest. Z kluchą. To jest Belgian Wild Ale. Czy będą to jakieś dzikusy lekko grasowały, aczkolwiek jest nachmielone również ponoć soczyście po amerykańsku. Czy rzeczywiście tak jest, to zaraz zobaczymy. Czarny nalewa, to ja dwa słowa uzupełnienia z instrukcji, którą ten nam Mikel przysłał. Czyli, czy pamiętacie nasze piwo Use Alive? To jest nasze belgijskie piwo, które było mocno, solidnie chmielone na zimno amerykańskimi chmielami. Okej, to mamy teraz wersję lżejszą, letnią, która jest perfekcyjna na lato i sesyjna do picia. A ja mam wyciągnięte chipsy, znowu kartoflaki, bo już to jest ta sama marka, widzę, tak samo omalowane. Więc to są chipsy, kartoflaki. Wygląda jakby maziane w jakimś sosie. Goku, no, cokolwiek to jest. Jedyny po europejsku napisany. Dobra. Jest Belgia, jest fajna. Ty, kompletnie. Włos. O, ale mocno. Stajnia, Belgia, wszystko tu jest, słuchajcie. Chłopaki, w stajni są konie, które śmierdzą. I krewetki w chipsach. Możecie coś mi zachwycać, ej. Placek koński wrzucony na cichą. Bardzo intensywna stajnia, naprawdę bardzo intensywna stajnia. Słuchajcie, zaskoczony jestem, ponieważ można pić piwa z dzikimi drożdżami, z dzikusami, które są stajniane konkretnie. Ale to było piwo lekkie miało być, coś się nie spodziewałem mocnego aromatu, nie? Aromat jest super mocne. Lekkie. Natomiast ktoś chyba konia wyprowadził do tego piwa. Nie, no mówiłem, że był placek na cichą wrzucony. Ale dodatkowo jeszcze pod to spodem tej stajni, która tak naprawdę jest intensywnym aromatem, dodatkowo dochodzi do belgijskie nuty jeszcze, tak, bo są te akcenty kwiatowe, są takie akcenty estrowe. Bardzo przyjemne piwo i dodatkowo jest super orzeźwiające, bardzo wytrawne. Lekka słodowość. No ja muszę przyznać, że o ile ja za tego typu Belgią niby nie przepadam, to jest naprawdę... To ja się kurwa zajmę tym sami. Ale ciekawy eksperyment, naprawdę bardzo ciekawe piwo. Warto spróbować. Dobra, jeszcze nie wypowiedzieliśmy się o chipsach. Chipsy wygląda tak. Dobre. Wyglądają przekazujące kartoflaki. Jaki to właściwie smak? Ja, czym to smakuje? Jakimś sosem dziwnym, nie? Takim kurczak tylko kwaśny. Nie. Z sezamem jakimś. Z sojowym, taki sezam. No dobrze jest, to może smaczne. Spoko. Bo nie do tego piwa. Nie, absolutnie nie. Nie wiem, czy pamiętasz odcinek o chipsach koreańskich, ogólnie przekąskach koreańskich. Tamte były w większości niejadalne. Ale to jest pyszne. Ej, były jadalne. Kurwa, pojadę do Japonii, aż normalnie.
Dobra, kończymy piwko i chodzi o następne. Niech ktoś inny to skończy. Idziemy z kolejnym browarem, stary się produkuje, ja się stary, czarny się produkuje. Język mi się plącze. Dla odmiany tym razem etykieta jest w takim kolorze. Piwo ponad zwykły niby pale, raczej India Pale Ale. Słody, jęczmienny, żytni, płatki owsiane. Ale była gwiazdka do słodu. Była gwiazdka. Było gwiazdka, bo to jest bardzo ważne. Maris Otter. Single hop, tylko i wyłącznie mozaik. Czyli będzie walić cebulą. Jeżeli będziemy mieli pecha. Do którego kraju. Dobra, ale słuchajcie, to jeszcze dodatkowo uzmieniając. Kirlek 12, to jest intensywny gława, intensywny aromat powinien mieć gławy oraz marakui, czyli spodziewamy się też kwaśnego również w lekkim posmaku. I cebuli. I cebuli od mozaiku. Jak mamy I to piwo ma być IPA, ma być hazy, czyli zamglone, rzeczywiście jest mocno zamglone. Będziesz... Jedno z najpopularniejszych, IP Michelera, zaczyna jak wyszła wersja na lato. Ale jest fajowe. No. Guava, bardzo intensywna guava na początku. No cytrusy w ogóle takie Tak. Zdaje... Marakuj nie czuć w aromacie, mniej. Guava dominuje zdecydowanie. Można wąchać. Ej, fajne. Czuć, nie? Taki żółć, można go żółć, nie? I rzeczywiście mozaik czuć. Ale są fajne, takie dojrzałe właśnie te żółte owoce. Goryczka delikatna, stosunkowo pełne w smaku. Ale wiesz, ta goryczka jest taka tylna, ona się już nie na froncie czuć, tylko dopiero już po chwili czuję jak język. Ale to ty już coś robisz tam? Spalaj. Na wyjściu już czujesz. Nie, na wyjściu to poczuję rano. To chipsy. Nie, spoko, bardzo pijalne, bardzo sesyjne piwo. Czuć chmiel, mocno można go aż rzuć dosłownie. Dużo tego chmielu rzeczywiście jest, mocno szalonie chmielone na zimno. Na razie chyba numer jeden bym powiedział z tych piw. Peter Pale and Mary też był spoko. Takim fajną goryczkę miał generalnie, ale to jest najbardziej intensywne takie... Znaczy ja bym powiedział, że jeszcze ten pierwszy, w ogóle to pierwsze piwo, ten Pilsner też był całkiem fajny. No nie w stylu, absolutnie, bo to był taki właśnie pejlik. To podsumujemy na koniec pewnie te wszystkie piwka, jeszcze raz pogadamy sobie o nich. To już wybieramy następne. Ostatnie piwo w naszym zestawieniu. Etykieta mocno zielona, kapselek również. Piwo się nazywa Green Gold i według opisu jest to West Coast. West Coast IPA, czyli jak tutaj pisze Mikael w morskich opowieściach. Haze is everywhere, zamglone wszędzie. I to jest taka klasyczny hołd dla West Coast IPA. Brzoskwinia i nuty sosny mają się mieszać z solidną, słodową podbudową, która cofa cię bezpośrednio do wczesnych dni Michelera, ale nie tylko, bo i do wczesnych dni amerykańskiej IPA. A ja to podsumuję chipsami, które wyglądają jak nasze chipsy o smaku świnki. Z oinków. Więc dodajmy, że to jest rzeczywiście najmocniejszy kaliber wśród piw, które do tej pory tutaj piliśmy, bo ma to 7% i to już chyba tak trochę widać po kolorze. Dobra, najpierw spróbuj piwko. W składzie znowuż mamy słód jęczmienny, płatki owsiane. A mamy kolorowne, miał być taki... No, miał być hazy, nie? Nie wiem, może jakbym zamerdał, ciężko jest... też gruba. Nie, nawet... Ta jest super sztywna, bo znowu można majtać od czas stoi w miejscu, po prostu kompletnie nic się tam nie dzieje. Nie wylej piwa. No, aromatu bym oczekiwał bardziej intensywnego. Zdecydowanie jest. W smaku tak, ale na to aromacie jest słabo. A ja bym się chyba przepił gdzieś takiej delikatnej nuty karmelu, słodyczy, czyli taki West Coast, nie to West Coast, tylko East Coast. Bo jest wytrawny rzeczywiście. Fajnie mocna goryczka, intensywna, atakuje dosyć mocno, ale kurde, coś tu jest nie tak. Ty, a to nie jest piwo pasteryzowane? Może pasteryzacja coś prowadziła? Pasteryzowanie, cokolwiek. Musiał być pasteryzowane, jak ono ma jeszcze rok gwarancji. No to czeka na kapsu. To coś nie tak poszło. No ono jest w zasadzie do września 2019, więc jest na 100% pasteryzowane. Masz się spasteryzuj. O, świnką. No coś tutaj nie ten teges akurat pod tym względem. Szkoda. Ciekawy to ma smak, wiesz, taki niewypieczony chips. Nie wiem, czy to jest No właśnie chciałem powiedzieć, że wygląda jak panierowane chipsy.
Co w ogóle samo z siebie brzmi tak trochę absurdalnie. No co, panowane chipsy? Czekajcie, pokażę do kamery. Mają przydziały jak nasze świnki. Właśnie jako, że... To są z panierką po prostu. Tak. Ty, co jest w tej panierce w środku? Mięso. Dobra. Dobre są. Akurat do tego piwa pasują. No. Do tego piwa dokładnie się nadają. Jeszcze raz. Tak, bo ono fajnie kontroluje w ogóle tą goryczkę. Tak, ktoś był w Japonii, miał okazję spożywać, to... Należy kupić. Dobre są. Teraz tak, kończymy tą imprezę. Yeah. Skończyły się piwa, które były piwami. Teraz zaczynamy coś, co nieraz byłby w tej party. Będziemy się przytulać. Słuchajcie, więc tu jest... No robimy drinka, panowie, no nie wstydźmy się tego. No. Poczekaj, ja zacznę... Drink in Berliner Passion. Ja wrzucę... kostkę lodu. Ale Mikel nam kazał, żeby nie było, że to my się tak bawimy sami. Mikel nam kazał zmierzyć wszystko. Spoko, damy radę. Nie wiem, dlaczego dali do tego butelkę syropu na kaszel. A 10% ma tego. 10,2. No. 10,2. W każdym razie ponoć spirtem jest wodka. Dobra. Wodka. I do tego co tak... Dajesz tam, otwierasz, lejemy. To do tego tak jak już wcześniej mówiłem. Ty, ale tam jest chyba ginger, to jest przecież imbir i limonka. W tym nie? Tak, to jest limonkowo-limonowa wódka. No. Sorry. No. My bad. Citric. Bo to będzie właśnie dlatego ciekawe. Dobra. Panowie, ja tutaj wrzucę ten lód, już jak się bawi to na grubo. Tak, nie. To ja to zrobię tak. Ej, nie, czekaj. Ona imbirem daje. Wow. Daj też innemu. To jest Berliner. Ja to jest 10% jak Ries ma, no to bezpanowy, no bez jaj. Kurwa, nie będzie Ries. Nie będzie Ries. Chlap. I Berliner Weisse do tego, nie? Właśnie to jest to drugie. Berliner Weisse piwo. Ale takie 2 coś procenta, więc to tak, dużo... Tak, a zmarakują, no właśnie. Tak, dobra. Ty, zamieszamy, nie wziąłem zamieszania, zamieszamy to tego. Zawsze to lepiej niż ołówkiem akurat. I teraz dam wam, panowie, tak elegancko do tytrynki, do każdego tutaj plasteku. O, jak już się bawi to na grubo. No i lejemy. Wiecie, na lato, no to w sumie to... No zajebiście, no. Klak, wow. Poszło. Dlatego Jurek już puścił ten... Electric Six, it's a gay bar. I to będzie nie. Najlepsze podpisowanie. Pod ostrygą. Tak, tak, tak. No a więc? Gay bar. Dobra, chłopaki, bądźmy nawet pijani. Nie. Dobra. Nie no, fajne imbirowe. No tak, ale... Ale pedalskie, nie? Dokładnie. Ja tego nie kupuję. Dobra. Ej, ale smaczne jest. Za późno. Już to pijesz. Kwaśne, ale wiecie, to jest dobre, to dobry drink. Mm. Nie no, ja mam stosunek obojętny do drinków i czegokolwiek innego, co jest piwem, poza piwem. Nie lubię po prostu takich wynalazków i... Pika w cyberwaszynie. Ale to już jest nie ten... Wyższy poziom. Wyższy poziom jogi. No. Nie no, to ja tu czyszczę po waszą stajnię całą. Słuchajcie, to jest sesja, pamiętajcie, Mikeller maila na lato, więc te wszystkie piwa są rzeczywiście bardzo sesyjne, bardzo letnie, tak. Bardzo odżywiające. Tu mamy bardzo fajny eksperyment, odżywiający ekstra imbir, tak. Który jest naprawdę takim smakiem pierwszoplanowym. Dlatego faktycznie marakuja, bo cytrusowe nuty też wchodzą idealne. Kwasowość świetna od Berlinera, więc no trochę jest trochę cytryny. Tak. Ej, prawie, to na lato, jest zimne, bo palenko nad jakimś... ciepłym oceanem, no to ja cię piję tego, tak? Tak, ale mimo wszystko wolę jednak piwo, wiesz, klasyczne po prostu, niż mieszanki. Jestem absolutnym wrogiem wszelkiego rodzaju radlerów, wszystkich innych kombinacji typu Desperados, czy jakieś tam inne z cytrynką, z limonką, z dolewką, soku. Ej, radlerki na lato, no dobrze. Właśnie chciałem powiedzieć, ja, ja jestem wrogiem tego. Chciałem powiedzieć, żebyś wyszedł, ale to jest nagrywane u ciebie. Dobra, no. To kończmy takim razie podsumowanie naszych tych. Tak. Zacznijmy od chipsów. Które były najlepsze? Te których nie ma. Ostatni, tak, z panierką, zdecydowanie. Nawet chyba ktoś opakowanie zjadł, więc... Wyglądające jak świnki. Tak. A z browarów? Pierwszy czarny na stół. Zobaczymy, jak to wygląda wszystko. I... Tak, wystawiamy po kolei. Tak. Wziąłem od kolegi z mojego linka referencyjnego i mieliśmy 50% rabatu, czyli zapłaciliśmy za ten set stówkę. Ten link, który powiedział, że wyświetlimy, tak? Jakbyście mieli ochotę, to też taki 50% rabatu dostaniecie, będziecie mogli spróbować
pierwszą setkę, pierwszą serię. Możecie zapłacić, płacić oczywiście kartą, nie trzeba się deklarować na jakiś tam cykl 12 miesięcy, tylko od razu po pierwszej transakcji możecie wszystko anulować i mieć tylko pierwszą serię za 50%. Ja tak na razie zrobiłem testowo, zobaczymy co z tego wyjdzie dalej. Uważam, że jak za te pieniądze, spoko piwa, dupę nie urywają, ale nie. To jest klimat sesyjny letni, prawda? Uważam, że w polskim krafcie mamy dużo więcej fajniejszych piw za bardzo podobne pieniądze, fakt. Dużo świeższych. Trzy kwasy tu mieliśmy spróbowania, to uważam, że polskie kwasy są absolutnie ciekawsze. Natomiast warto zrobić eksperyment, warto raz zamówić, porównać, żebyśmy nie mieli takiego wielkiego hype'u. Natomiast to, co trzeba przyznać, bardzo fajny koncept w ogóle samej tej paczki takiej, bo to jest, te piwa są dobrane, co by nie mówić, tematycznie. Tak. To są po prostu piwa zobacz, na lato. Świetne wydanie, ładna książeczka z ładnymi etykietami, z opisami. Tak jak już wcześniej kartko nazwał do książeczki. Ale tak jak wcześniej pokazywaliśmy, opakowanie te, opakowane też bardzo, bardzo, bardzo solidnie. No, etykiety Michelera zawsze były lekko, lekko objechane. Także? Dobra, to najlepsze było. Które najlepsze? Moim zdaniem chyba ten... Nie, czekaj, ten Mary Pale Ale, to mi bardzo smakowało. Bardzo było dobry ten Kirlek, Hazy IPA. I jeszcze bym wskazał... był ten pierwszy właśnie, który to był ten I don't niby, have tak, any shrimp, czy jakiś... Tak, a nie, I don't have a red shrimp, to akurat było to piwo. I ciekawy jeszcze był ten Berner Weisse z Michael Bielsa. Jerzy się wyłamuje z tej opinii. Znaczy mi to Sherry spakowało, tak? Czyli to ten Berner z Sherry, tak? Oprócz tego, bo to było z etykietą. No, jak widać, chust jest jak 4 litery, każdy ma swoją. I Michael Eurolager. Gratulujemy Ci, Michelerze. Spieprzyłeś klasycznie piwo, zajebiście, idealny Eurolager. No, smakowało. Ale to trzeba umieć, słuchajcie, zrobić. Nie, no smakowało po prostu i niemal idealnie, jak woda, tak. jak woda gazowana akurat. No. Z elementem piwnymi to co? To my kontynuujemy gay party. Się skończymy i już nie będziemy. Zimno piwa. Żegnajcie do następnego odcinka. No i co, tyle. Cześć. Pa.